Dzień dobry, dzień dobry, witamy was w nowym vlogu. Znowu my. Zima odeszła, jedziemy wymienić opony, bo już wszystkie zaniosłem do samochodu i jedziemy sobie je zmienić na letnie. Oby to była dobra wróżba. Znaczy jeszcze tam ma coś padać śniega, delikatnie. Miejmy nadzieję, że nas nie zasypie wtedy tak, że się idą... nie ruszymy z domu. Nie ruszymy się, ale jedziemy zmienić, bo potrzebujemy mieć już letnie, bo szkoda nam tych zimowych bardzo. Gdzieś jedziemy i wam pokażemy na następnym odcinku. Kończu, ilu latach? Gdzieś jedziemy? Czterech? Nie. Na dwa dni. Jej. Uwielbiam ten stan, gdy opony na tylnym siedzeniu mam. My jedziemy wymienić, może przy okazji zahaczymy jakieś pepko. Bo już mogę kupować piążki! No tak. Ja niczym, że po co tu jadę? Żeby na opony patrzeć, jak się będą wymieniać? Dlatego tak chciałaś jechać wymieniać te opony? Ale zostałem zbałamucony. Ja myślałem, że ty chcesz spędzić ze mną trochę czasu. No spędzam, wiadomka. Ale metrówkę mi kup na szyję. To jest sprzęt, który muszę zawsze mieć przy sobie. Metrówka. Nie mam nadziei, że nam je wymienią tak szybko od razu. To na poczekaniu, było, no. Ale się nie umawialiśmy, bo jedziemy to na żywioł. Na żywioł. Że po prostu wjedziemy, oni powiedzą, tak, mamy przygotowane, wolne, w ogóle nasmarowane stanowisko, wjeżdżajcie. Pewnie tak nie będzie. Nie, nie ma szans. Będziemy musieli czekać. Pewnie będzie. Jesteście 78. Uj. O, sorry, jak gadaliśmy, jesteście 79. O, 80, bo za długo się zmieniliście. Strasznie ciężka odmiana jest. Liczenia w ten 80, sposób. 80. O Jezu, 80. To strasznie głupio brzmi. Macie miejsce 80. No właśnie, to jest coś w stylu jak obejść jezioro i jezioro zostało... Obejśnięte. Obejdzione. Zasypać! Spław przepłynąć! Co ja będę chodzić? Trzymajcie kciuki, żeby nas wzięli, bo zostawiliśmy sobie to na dzisiaj, jutro jedziemy w trasę, więc liczymy, że po prostu gdzieś w końcu wymienimy. Jeszcze ma przyjechać dzisiaj kurier, który rzekomo był wczoraj, ale zrobił ściemę, ponieważ na żadnej kamerze się nie nagrało, że był. To awizo, które jest na stronie, to jest gówno prawda. Jak dzisiaj znowu dostanę awizo, a wiem, że ten kurier przyjeżdża po południu, między 13 a 15, bo tak też mam napisane, to się odeślą. Wróciliśmy do domu. Tak, Lalito? Udało nam się dojechać do wulkanizacji, która nas przyjęła od razu, bo pierwsza gdzieś tam za 2 godziny, coś tam, kolejna też nie tak, ale od razu ostatecznie udało nam się złapać kogoś, kto nas, wiecie, wziął na poczekaniu, więc czekaliśmy 20 minut. Dobra, teraz się biorę za ogarnianie, powoli zapakowanie na jutro i przyszłam jeszcze paczucha. Właściwie gdybyście pytali, co mam na ustach, bo to tak często lubią być takie pytania, to takie coś. I to jest z nowej paczki. Ładne. Te podkłady bardzo lubię. Zawsze zużywam te najjaśniejsze. Akurat tutaj widzę, że wszystkie są jasne, więc fajnie, bo sobie uzupełnię. Jak ktoś szuka, lubi rozświetlającego, to naprawdę mi się świetnie sprawdzają. Najlepiej z tych takich rozświetlających drogeryjnych. I mamy tutaj takie ładne, kolorowe pomadeczki. Matowe. Przyjemne, bo mam tą na ustach od kilku godzin i nic się z nią nie dzieje. Wiecie, nie ma takiej skorupy. A Krzyś wynosi opony. Lalito, tatito, tatito, lalito, tatito, lalito, tatito. I Lalito. Ale wiesz, że masz nie skakać. Teraz będziemy ci, Alitos, obcinać włosy między łapami, czyścić uszy, myć zęby. Jeszcze pewnie dzisiaj śniegu nasypię. Ha. Ty mi się podoba. Wiedziałem. Właśnie miałem ci powiedzieć, właśnie miałem powiedzieć, że pewnie ty się podobasz. Nie, pomalowałam się tym. Ale... Tym albo tym mi podoba. Dlaczego się nie pomalowałaś tym, co ci się podoba, tylko innym? No bo nie widziałam go. Ja bym miał ich wybrać z nich wszystkich, to bym ci ten wybrał. Chodź, idziemy na górę, bo kupiłam ci kurtkę i ją przymierzysz. Nie lubię przymierzać. Chodź. No chodź. Nie lubię przymierzać. No chodź. No chodź. Chodź, chodź. To jest najlepszy gadżet ever. Nocny. Nocny, najlepszy gadżet ever. To jest taka bomberka. No. Nie bomberki. Nie, na gościu wygląda fajnie, więc stwierdziłam, że... Brakuje mi tu jeszcze pitbula. Pitbula. No to tu jest. Bierz pitbula swojego. No świetnie wyglądacie, tak, tak. Dalej nas, dokładnie. Pod drugą pachę możesz wziąć tego drugiego pitbula. Jakie to jest słodkie.
Dobrze ci, co? Zapomnieliśmy o oponach. Były sobie na dole. Wali nam cały salon. O Jezus, uważaj, misiul. Auć. Dobrze, a ja idę. Ja zabieram się za opcję odpisywania na maile, a potem przyszła mi paczka z Shane'a i sobie ją wstępnie otworzę. To będzie na kanale Enjoyment, takie otwieranie oczekiwania kontra rzeczywistość. No pech chciał, że są to ubrania ciążowe, ale nie wszystkie. Trochę na to wydałam, ale mężowi nie mówię. Wiecie jak to jest? To jest jak się robi trzy rzeczy na raz, żadnej nie robi się dobrze, nie? Musimy pazury obciąć, pokaż wszystkim jakie masz długie pazury. Piękne pazury, takie piękne łapeczki. Moje do przytulanki ciepłe psy. To jesteś taka miękka. Ona jak jest ciepła, to jest taka miękka. To ja zabieram się za kwestie biurowe i wrócę do was potem z jakimś ciekawszym tematem. Przyszła paczka, trzymaj kochanie. Jak ją otworzyć, żeby tego nie uszkodzić? Jaka paczka w ogóle w serduszko? Każda myśli, że to coś dla niej, ja nie wiem. Jak tylko coś nowego do domu przychodzi, to każda tak myśli, że to jest jej. Masakra, kas tak spucyć. Ta poduszka ma być mojej wielkości praktycznie. Nie wygląda. To ci wydać jak skompresować? A patrz, jak to pakują. Próżniowo? Będzie mieli worek próżniowy? Mała kraty z worek próżniowy. Jak to otworzysz, żeby tam nie wytuptyło przez okna. Dobrze, spróbujemy, spróbujemy. Ale fajnie, fajnie przyda się ten worek. Dziewczyny, co to jest? O, rośnie! O, rośnie! Szybko, szybko! Powyżej. Tylko jest rośnięcie. No i tyle. Wygląda jak nogi. Wszyscy polecali taką poduszkę, że ale się dziwna ta poduszka. Jak ty masz na niej spać, niby? No tu jest na głowę, o ile dalej nie spać, tam jest tylko pod nogę. Ale ty dalej się nie boisz? A ty to nie jest karton. Kartony są straszne. To. Ona się już ułoży zaraz. No ja widzę, że ona już się układa. Wykrywa mi dziecko na kamerze. Zmienia mi się z portretu na dziecko. Jakim cudem? Masz, bo ty masz kolanka podwinięte, jesteś niziutko, wyglądałeś miała takie małe nóżki. Wyglądasz jak dziecko. Tak już leży. Mamy nowy kojec, mamy nowy kojec. Ja bym ci za darmo pozwolił spać mi w nogach. Ale to przynajmniej nie pierdzi. No tak, no. Ale że tak? Aha, tak się na tym śpi. I to się podkłada też pod brzuch chyba, no nie? I co, dobrze ci? Nie, nie wiem, czy to kwestia podłogi, czy tej poduszki. Jesteś zadowolona? Widzę po twarzy tak średnio. Umiarkowanie bym widziała. Liczyłam na coś takiego bardziej wow. I bardziej chyba wypchanego. No, a tymczasem jest takie wow. Bo aktualnie wydaje mi się, że powinnaś sobie dwie nogawki dawać pod jedną. Może się musi napompować. Już lezą jak rzepy. Tak mi się wydaje, że zaraz któryś się tu położy koło ciebie. Tak. I to będzie chyba Alida. A nie, bo Adal nie wyciąga zabawkę, więc uważaj. O, też, też. A nie, bo ty chciałaś tylko wrócić. Mówisz wstać, nie widać? Mam ci pomóż? Bo teraz wyglądam jak ci z Discovery, wiesz, dzieje się jakaś przemoc, a ja stoję i nagrywam. Dobra, to co? Idziemy na górę się pakować, nie? No idź się połóż. Idź się połóż tu. Tu się połóż. No, połóż się. Dobry pies! Mądra! Ty jesteś taka mądra! No mój ten paczek niby z twarzy, ale jednak w mózgu to to ma. Zabieramy się za pakowanie. Każdy uwielbia tą czynność. No, ale przynajmniej przetestujemy nową walizkę. Krzyś oficjalnie się spakował. On już sobie tutaj wszystko przygotował, wyrolkował. Teraz tylko wciągnąć to do walizki. Natomiast ja znalazłam te dwie rzeczy. I nienawidzę się pakować, ale to tak ultra nienawidzę się pakować. Stwierdziłam, że otworzę sobie paczkę, która mi przyszła, bo tam zamówiłam bluzki, więc otwieramy pakę. O, przyszedł też plecak! Patrz, kładzie mam plecak! Uuu, jaki słodki! Taki plażowy. No? Tutaj, gdzie on ma szereczki? A jaki ładny! Jaki ładny! Tu ma jedną kieszonkę, tu ma w środku drugą kieszonkę, perły babci. Jak ci idzie, księżniczko? Jak Anita pozwala. Może ja to zrobię? A to ja zrobić? Już leży mi, nie tyczka ci. Jak leży, to nie tyczka ci. Co, Litos? Patrzysz na mnie jednym okiem? Bo pan cię nie pozwala dwoma. Mam się przytulić i leżeć grzecznie. Jak grzecznie ci leży? Tak, już jest okej. Okay. Celia lubi bardziej. Robię jej masaż od czasu do czasu, jak się niecierpliwi i wtedy jest... Masaż? Okay. Lubisz masaż? A smerdzą jej te syrki jak ja pitole. No pięknie.
Standardowo. Kiedyś będę miała suszarkę. Taką, co sama będzie suszyć. Alita poobcinana. Patrzcie, jaka zadowolona. Dalej znalazł sobie nowe miejsce. Tak, Daleniosz? Jak ci tutaj? Okej, czyli fajnie, nie? Tak generalnie to nie zacznie. Teraz sobie pazuru trzeba obciąć. Nohalku. Mój ty nohalku. A tak w ogóle to chcę się wam pochwalić. Po prostu no zdechłam rozmaryna, no. Mam teraz suszony, nie? Mam suszony krzak rozmarynu, więc mogę generalnie wciepywać na patelnię. Mam też zdechniętego tymianka. I tak się długo trzymały, ale w pewnym momencie zaczęły brązowieć, pomimo podlewania miałem je w nosie, więc stwierdziłam, że przestanę podlewać. Jakby to miało im pomóc w jakikolwiek sposób, nie pomogło. Jestem do dupy. Jestem do dupy ogrodnikiem. Ale pachnie ładnie. Teraz rozmyślam nad tym, co by sobie tu zjeść. Zwykle jestem głodna, pycznie głodna. Może ser, kanapkę jakąś. O, kanapkę. Dzisiaj mieliśmy ciepły obiad. Frankfurterki. Masakr. Tak, to był nasz ciepły obiad, nie kochanie? Frankfurterki. Teraz zrobię... No używane kupujemy. Kupujemy używane. No kupuję używane. Po co takie komentarze? Ktoś nam dowalił, że... Skąd my mamy pieniądze, że żyjemy na takim wysokim poziomie? No nie wiem, od 4 lat nie byliśmy na wakacjach. Dom mamy w kredycie. Ale jeżeli chcesz żyć na takim poziomie, to tak od razu tutaj sprzedajemy. Pracuj 6 do 7 dni w tygodniu, bo czasami i niedziela jest zawalona. Tak generalnie po 14 godzin i na pewno zaowocuje po kilku latach. Polecamy się, naprawdę. Zapierdalamy jak dzikie woły, więc i nie sądzimy, że żyjemy na wysokim poziomie. To tak w ramach wytłumaczenia. Cały czas człowiek dąży do czegoś i się realizuje. Zaczynaliśmy od tego, że jechało się na suchych bułkach do 10, bo brakło hajsu. Tak też bywało. Ale co tam, tego już nikt nie widzi. Teraz się tylko hejci. Patrz, się ogolił i jak zwykle włosy, brodę. Co jeszcze? Paszki! Nie, paszków nie. Paszków nie. To paszków nie ogolił. Ale kiedy ogoliłeś? Jak u Martusia umywalkę oczywiście, bo wtedy, wiesz, chodzi o to, że do golenia musisz mieć czysto po prostu. Musisz mieć idealną czystość, żeby, wiesz, żadna zarazka, nic. Dlatego czekasz, aż żona posprząta łazienkę, to wskakujesz, że się golisz. On zawsze. On może, jak za przeproszeniem cap zarośnięty chodzić? Przez miesiąc! Znaczy, tak. nie myję tak rzadko łazienki. Raz na miesiąc myjesz łazienkę. Wyszło! Wcale nie, ale raz w tygodniu. I zawsze to wypada wtedy, kiedy ja umyję łazienkę. Poza tym ja nie lubię się za bardzo tak golić, bardzo, bo wtedy jestem strasznie okrągły. Panie, to nie jest kwestia żyletki, golenia, braku brody, tylko po prostu diety! Złej diety. Chcesz ciastko? Nie chcę. Jest. Ja nie chcę jeść. Nie chcę jeść. Potem sobie zrobię, zjem, a on zaczyna robić i potem jest przykro, że ja dłam sama i już nie jem. Pokażę wam jedną rzecz, bo ostatnio mnie strasznie rozśmieszyła moja sytuacja kontra jakiejś tam dziewczyny, ponieważ też jest w ciąży i mówi, że teraz ją chwytają takie smaki dzieciństwa, typu Nesquik, wiecie, te rzeczy. Tak się zaczęłam śmiać okropnie, mi to nigdy nie przeszło, nie? Patrz, tu mam czokapik. Tu mam Nesquik, tu mam Cheerios, także do wyboru, do koloru mamy też musli i jeszcze w innej półce, ale to udokumentuję, żeby nie było, że ściemnie. W innej półce mam resztkę Cookie Crisp, także mam wszystkie, a i tak ostatnio miałam ochotę na Cini Minis, tak, tego nie mam. Ja spakowałam walizkę, pokażę wam jak robot sprząta. Powiem wam, że pakowanie tej walizki to jest dla mnie istny rarmagedon, nienawidzę tego robić. Dalej jest częściowo niespakowana, bo będę miała jutro włosy i tak dalej. Spakowałam, powiedzmy. I na górze leży stanik. Każdy nosi stanik, więc co w tym dziwnego. Jeszcze do tego pójdą suszarki i inne, ale to później, czekajcie, to zaniosę. Bo ja lubię, jak potem wraca się do domu po weekendzie, czy tam jakimś wyjeździe, to jak się wraca do czystego, to człowiekowi jest tak fajnie. Nienawidzę wracać do brudnego domu, nienawidzę wstawać, jak mam gary w zlewie, no nie? To jest taka sprawa, że chałupa to się non stop sprząta, no i spadł, kurde. Guku. O, ja pitole, jaki wielki pająk, Zenek! Zenek. Zenek pierwszy raz zszedł z sufitu. Krzyś! Zenek zszedł z sufitu. Może chory jest. Może chory jest. Zenuś. Zenuś. Potem wlezie chyba z portu na sufit. Mi się wydaje, że coś jest nie tak z tym pająkiem, czegoś sztucznego.
Jak on skoczy na mnie. Ja to się zastanawiam. Szturni zęka. Zygmunt gdzieś był w kuchni na suficie. Podsuńcie mi pomysły, na co bym mogła mieć ochotę do jedzenia. Sama nie wiem. Ostatecznie odczułam silną potrzebę zjedzenia sterty naleśników. Krzysiu właśnie publikuje naleśnika, więc jeśli widzieliście, to właśnie to był ten moment. To są dwa żebraki naleśnikowe. Jesteście żebraki naleśnikowe. No nie. To my zabieramy się za jedzenie, żebym się nie spalił. No piękny. Ale my się żegnamy. Życzymy wam smacznego. A jeżeli narobiliśmy wam smaka na naleśniki, to idealny przepis, który mam. Naleśniki będą puszyste, ani trochę nie gumiaste, ani trochę nie suche. Jest na Instagramie w wyróżnionych relacjach, więc tam was odsyłam. I do zobaczenia jutro. Bye.